Dobry. Seria horoskopów na maj 2024 dla wszystkich znaków. W tym miesiącu zacznie się od znaku lwa, a zakończy znakiem raka. Jak zawsze chodzi o to, żeby było sprawiedliwie, żeby nie zawsze na końcu były ryby. Dla wspierających cała seria będzie dostępna od razu. A dla pozostałych sukcesywnie, zwykle dzień po dniu, czasami jest dzień przerwy. W każdym razie do końca kwietnia wszystkie się powinny ukazać. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję bardzo tym, którzy już się na to zdecydowali. Zachęcam również do subskrybowania i ustawienia sobie od razu powiadomień, żeby wiedzieć, kiedy co wychodzi i co się chce obejrzeć, a czego nie. Bo automatycznie przesyłane powiadomienia z YouTube no, są tak trochę mało użyteczne. Lepiej samemu decydować, co kogo interesuje i na co chcę zwrócić uwagę. Zachęcam oczywiście do lajkowania każdego filmu, który przynajmniej obejrzycie, udostępniania komuś, kto może się tym zainteresować i do zostawiania komentarzy. Przypominam o cyklu Księżyca. To jest seria filmów, która no pewnie już teraz to się skończyła, jak zaczynacie oglądać tą serię o maju. A cykl Księżyca, jak sama nazwa wskazuje, jest cyklem, więc jest powtarzalnym zjawiskiem. I mimo, że filmy mają tylko, jest 30 filmów, bo tyle jest maksymalnie dni księżycowych. Dzień 30 to zwykle może trwać na przykład 15 minut, a może go w ogóle nie być. No ale też trzeba było o nim wspomnieć. Na stronie naszej społeczności kanałowej ja zamieszczam tabelę z takim właśnie kalendarzem księżycowym, który przyda się, jeżeli ktoś tam zajrzy. Ta tabela jest, znaczy będzie aktualizowana z każdym następnym miesiącem. Jeżeli ktoś potrzebuje do niej legendę, to tam pod pierwszą jest link do mojej strony. Zresztą w filmach do tego cyklu też jest link na stronę, gdzie jest i kalendarz, i legenda, i każdy film, każdy dzień jest dodatkowo opisany, no bo ten kalendarz jest taki skrótowy. Jeżeli ktoś chce się więcej o jakimś dniu dowiedzieć, no to filmy na ten temat są już dostępne. Zachęcam też do zapoznania się z serią o stopniach znaku Zodiaku. Przynajmniej jeżeli chodzi o Wasz stopień Słońca, czyli to miejsce w znaku Zodiaku, gdzie dokładnie leży Wasze Słońce, to już większość z Was, moich stałych widzów, wie, gdzie to Słońce ma, bo wiecie dobrze, że jeżeli ktoś przyśle do mnie w komentarzu takie zapytanie z informacją, która jest niezbędna do udzielenia odpowiedzi i poda mi dzień, miesiąc oraz rok swojego urodzenia. To jest takie minimum, które pozwoli mi podać Wam przedział, w którym było Słońce, kiedy się urodziliście. I ten przedział, no w przypadku stopni nie do końca się sprawdzi, bo to nigdy nie jest od początku pierwszego do końca drugiego stopnia, tylko gdzieś na przykład od połowy albo gdzieś tam, nie wiem, stopień 20 do 2 stopnie 20, bo średnio jeden stopień to Słońce robi dziennie, ale to właśnie nie jest zawsze jeden stopień, w związku z czym to nie jest równo. No ale jakoś tam pozwoli się to umiejscowić już lepiej, a na pewno skorzystać z odpowiedniego odcinka prognozy, bo jak wiecie, moje prognozy są podzielone na 6 sektorów i to właśnie związane jest z położeniem Waszego Słońca urodzeniowego, po to, żeby ta prognoza była no taka bardziej astrologiczna, prawdziwa, sensowna, przydatna. Natomiast jeżeli chodzi o cykl, o stopniach znaku Zodiaku, no to tam przyda się bardziej dokładna informacja, więc jeżeli dostanę dzień, miesiąc i rok, no to tylko przedział Słońca. Jeżeli dostanę też godzinę, to wtedy będę mogła podać dokładne położenie Słońca. Będę mogła też powiedzieć, gdzie był księżyc, w jakim znaku. Jeżeli dostanę też miejsce, takie orientacyjne, może być województwo, ale sama Polska, czy Polska Południowa albo Północna, to jest za mało. No jeżeli dostanę też miejsce, to wtedy mogę podać ascendent. Niemniej jednak, jeżeli ktoś przyśle mi datę i miejsce bez godziny, to i tak dostanie to samo, co gdyby tego miejsca nie podawał, bo miejsce bez godziny znaczenia żadnego nie ma dla mnie.
Zachęcam do korzystania z całego wachlarzu usług, właśnie tych dodatkowych w komentarzach pod filmami. No, oczywiście z tych takich produktów w sklepie też zachęcam do korzystania. Linki są w zasadzie w każdym filmie. No i zapraszam do oglądania poszczególnych horoskopów. Horoskop na maj 2024 dla urodzonych w znaku raka, mniej więcej między 21 a 25 czerwca, a dokładnie chodzi o tych, których słońce urodzeniowe znajduje się między początkiem znaku raka a piątym jego stopniem. Skąd to się bierze, jak to sprawdzić, zachęcam do wysłuchania wstępu do tego filmu. Od 1 do 3 maja to idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi i zadbacie o ich dobry humor, emanując charyzmą i urokiem, a Wasze finanse mają szansę na pewny wzrost w tym czasie. Pewien wzrost. Między 1 a 7 maja nadejdzie okres bardzo energetyczny, to się nakłada z tym pierwszym, czyli te pierwsze 3 dni to będą takie naprawdę fajne, kiedy można się skutecznie odizolować i wiele zrobić. Właśnie. Tam mieliśmy dobre relacje z ludźmi, tutaj jest tak, że fajnie można zadziałać, ale w samotności. Nałożenie się tych dwóch wpływów, no trochę jakby, znaczy na pewno nie umniejsza energii, więc na pewno będziecie mieli taki ciąg do zrobienia czegoś. Natomiast przez ten, szczególnie jak już ten pierwszy wpływ, czyli od 4 do 7 maja będziecie już bardziej nerwowo reagować na innych ludzi, dlatego naprawdę warto zadbać o to, żeby móc pracować w samotności. Czy pracować, czy zająć się jakimś takim projektem prywatnym, to nie jest aż tak bardzo istotne, choć głównie dotyczy to pracy. Dlatego, że jeżeli będziecie w samotności działać, to jesteście w stanie naprawdę dużo osiągnąć, a jeżeli będziecie próbowali współpracować, to może to się skończyć jakąś awanturą, kłótnią, no albo jeszcze czymś gorszym, zależy jaki kto ma temperament, więc tutaj zalecałabym ostrożność. Między 16 a 19 maja będziecie promieniować entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy będą do Was lgnąć, szukając pociechy i inspiracji w Waszych słowach. To jest w ogóle doskonały moment na dotarcie do szerszej publiczności, czy za sprawą pisania, czy gadania, tak jak ja teraz, tak? Jeżeli ktoś ma na przykład bloga, bądź chciałby zacząć, to jest to dobry moment, bądź w innej formie, nie wiem, na jakichś mediach społecznościowych też można pisać, ale też jeżeli ktoś chciałby prowadzić kanał na YouTubie, albo jakiś inny podcast, gdziekolwiek indziej, albo robi to i tak trochę mu stanęło, to teraz można spokojnie się jakby zabrać za to z powrotem, bo to jest dobry czas na takie działanie. Możecie liczyć na pomoc współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie też staniecie się bardziej ruchliwi. Możliwe są krótkie wyjazdy, wycieczki o charakterze turystycznym albo biznesowym. Łatwiej teraz też przyjdzie nauka, jeśli ktoś ma do zdania ważny egzamin, do napisania jakąś trudną pracę i może zaplanować termin wykonania tychże, no to warto, żeby to było gdzieś tam wśród tych dni. To już wszystko dla Waszego sektora w znaku Waszym na maj 2024. Zapraszam do wspierania kanału, subskrybowania, ustawiania powiadomień, lajkowania filmów, udostępniania tychże oraz zostawiania komentarzy. Także zachęcam do korzystania z kalendarza cyklu księżycowego na stronie społeczności, do filmów o tym cyklu, które są uzupełnieniem kalendarza, jak też zachęcam do zapoznania się z filmami o stopniach zodiaku, tych, które Was dotyczą oczywiście, czyli ten, w którym macie słońce, to już na pewno znacie. Dziękuję, do widzenia. Horoskop na maj 2024 dla urodzonych w znaku raka, mniej więcej między 26 a 30 czerwca. Dokładniej chodzi o tych, których słońce urodzeniowe znajduje się między 5 a 10 stopniem raka właśnie. Skąd to się bierze, jak to sprawdzić? Zachęcam do obejrzenia wstępu do tego filmu. 1 maja szczególnie kobiety poczują pełną zgodność swoich celów osobistych z ideami, które wyznają. Będzie to taki okres samorealizacji na którymś polu,
poczuciu takiego dobrze wykonanego zadania. To jest jeden dzień, ale on jest kontynuacją poprzedniego miesiąca, tam kilka ładnych dni już było w tej tematyce, a tutaj powinno nastąpić jakieś takie właściwie zwieńczenie, a dla niektórych już nie będzie odczuwalne, ale to już jest osobno, indywidualnie by trzeba było sprawdzać. Między 4 a 7 maja idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi i zadbacie o ich dobry humor, emanując charyzmą i urokiem. Możecie też liczyć na podniesienie stanu swoich finansów. Między 8 a 13 maja nadejdzie okres bardzo energetyczny, kiedy w izolacji można bardzo dużo osiągnąć, a próbując współpracować z ludźmi bardzo dużo stracić. Chodzi o to, że będziecie dość nerwowo reagować na inne osoby, szukając jakby takiego powodu, takiej dziury w całym, tak, żeby się wyładować, i jeżeli nie będziecie w samotności, tej energii nie uda Wam się skierować na to, co macie do zrobienia, a właśnie rozproszycie ją na jakieś niepotrzebne awantury, może nawet być naprawdę bardzo nieprzyjemnie, dlatego dobrze jest dążyć do tego, żeby w tym czasie nie pracować z innymi. Można się z nimi bawić, na gruncie towarzyskim to nie ma wpływu, raczej, no chyba, że ktoś jest naprawdę w jakimś takim bardzo bojowym nastroju, bądź ma po prostu taki bardzo wysoki temperament, natomiast generalnie rzecz biorąc na takiej niwie rodzinnej czy towarzyskiej to nie powinno wpływać, ale jeśli chodzi o pracę, względnie coś, co razem z jakiejś grupie próbujecie zrobić, no to w tych dniach współpraca to nie będzie najlepszy pomysł. Między 20 a 22 maja będziecie promieniować entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy będą do Was lgnąć i szukać nadziei oraz inspiracji w Waszych słowach. To jest dlatego doskonały moment na dotarcie do szerszej publiczności, czy to za sprawą pisania, czy gadania. Tak jak ja tutaj, jeżeli ktoś chciałby się taką działalnością zająć, bądź już próbował, coś mu nie poszło, teraz dobrze jest do tego wrócić, będzie do tego lepszy klimat. Możecie też liczyć na pomoc współpracowników oraz przyjaciół. Prawdopodobnie staniecie się bardziej ruchliwi, możliwe są jakieś krótkie wyjazdy o charakterze turystycznym albo biznesowym. Łatwiej Wam też teraz przyjdzie nauka. Jeśli ktoś ma do zdania jakiś trudny egzamin do napisania, ważną pracę i może to zaplanować, to na te dni warto. To wszystko jeśli chodzi o te wpływy krótkoterminowe. Jest jeszcze jeden dla części z Was. Dla tych, którzy urodzili się mniej więcej 27 do 30 czerwca, dokładniej tych, którzy słońce urodzeniowe mają między 7 a 10 stopniem bliźniąt, jest to sekstyl Juno do Słońca. Omówiona sytuacja w horoskopie rocznym dla Waszego sektora i znaku. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę sobie tam posłuchać. To jest aspekt wspierający, no niezbyt silny, ale jednak. To już wszystko dla Waszego sektora w znaku Waszym na maj 2024. Zapraszam do wspierania kanału, subskrybowania, ustawiania powiadomień, lajkowania filmów, udostępniania tychże oraz zostawiania komentarzy. Także zachęcam do korzystania z kalendarza cyklu księżycowego na stronie społeczności, do filmów o tym cyklu, które są uzupełnieniem kalendarza. Jak też zachęcam do zapoznania się z filmami o stopniach zodiaku, tych, które Was dotyczą oczywiście, czyli ten, w którym macie słońce, to już na pewno znacie. Dziękuję, do widzenia. Horoskop na maj 2024 dla urodzonych w znaku raka, mniej więcej między 1 a 5 lipca, a dokładniej dla tych, których słońce urodzeniowe znajduje się pomiędzy 10 a 15 stopniem tegoż właśnie znaku raka. Skąd to się wzięło, dlaczego właśnie tak, jak to sprawdzić, zachęcam do obejrzenia wstępu do tego filmu. Od 1 do 4 maja wykorzystacie ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny, może trochę ekscentryczny. W ten sposób podniesiecie kogoś na duchu bądź do czegoś zainspirujecie. Sami też możecie liczyć na pewne przybliżenie w realizacji swoich celów i ambicji, głównie też dzięki czyjejś pomocy, aprobacie bądź przychylności. To będzie taki energetyczny, dobry dzień. Między 2 a 14 maja szczególnie kobiety poczują pełną zgodność swoich celów osobistych z ideałami, które wyznają. Będzie to okres takiej pełnej samorealizacji na którymś polu w poczuciu takiego dobrze wykonanego zadania.
I od 8 do 11 maja pole nam się zawęża, bo to idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziesz gnąć do ludzi i zadbasz o ich dobry humor, tyskając charyzmą i urokiem. Możliwe też polepszenie stanu posiadania. A między 14 i 20 maja nadejdzie okres bardzo energetyczny, kiedy można bardzo dużo zrobić, jeśli się człowiek odizoluje, i bardzo dużo zepsuć, jeżeli będzie się współpracowało, bądź raczej próbowało współpracować z ludźmi, dlatego że będą oni wpływać na Was teraz bardzo negatywnie. Nie przez to, że oni będą mieli jakieś złe intencje, tylko że Wy będziecie tak reagować na wszystko, co ktoś powie, zrobi. Jakoś tak będzie Was to drażnić i możliwe są naprawdę poważne konflikty. Dlatego lepiej po prostu w tym czasie postarać się robić coś samemu. Na tyle, na ile jest to możliwe. Między 23 a 26 maja czas optymizmu, entuzjazmu, wielu rozmów z ludźmi, którzy będą do Was lgnąć i czerpać nadzieję oraz inspiracje z Waszych wypowiedzi. To doskonały moment na dotarcie do szerszej publiczności, tak za sprawą pisania, jak i mówienia. Jeśli ktoś na przykład chciałby taki kanał na YouTubie prowadzić, bądź robi to i coś tam mu nie za bardzo idzie, to jest to dobry moment na rozwinięcie takiej działalności. Możecie też liczyć na pomoc współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie staniecie się bardziej ruchliwi. Możliwe są krótkie wyjazdy o charakterze służbowym bądź turystycznym. Łatwiej teraz w ogóle przychodzi nauka. Jeśli ktoś ma do zdania trudny egzamin, do napisania ważną pracę i może to zaplanować, to jest to dobry moment. Między 29 a 31 maja kwestie małżeńskie, czy tak w ogóle dotyczące związku uczuciowego, będą zgodne z Waszymi celami osobistymi, co pozwoli dokonać jakichś uprawnień, udogodnień na tym polu. A to, co będziecie robić dla Was jako związku, będzie posłużyło też Tobie, jako, że tak powiem, składowej tegoż związku. To już wszystko dla Waszego sektora w znaku Waszym na maj 2024. Zapraszam do wspierania kanału, subskrybowania, ustawiania powiadomień, lajkowania filmów, udostępniania tychże oraz zostawiania komentarzy. Także zachęcam do korzystania z kalendarza cyklu księżycowego na stronie społeczności, do filmów o tym cyklu, które są uzupełnieniem kalendarza, jak też zachęcam do zapoznania się z filmami o stopniach zodiaku, tych, które Was dotyczą oczywiście, czyli ten, w którym macie słońce, to już na pewno znacie. Dziękuję, do widzenia. Horoskop na maj 2024 dla urodzonych w znaku raka, mniej więcej między 6 a 10 lipca, dokładnie chodzi o tych, których słońce urodzeniowe znajduje się pomiędzy 15 a 20 stopniem tegoż właśnie znaku raka. Skąd to się bierze, jak to sprawdzić, zachęcam do obejrzenia wstępu do tego filmu. Między 1 a 5 majem Twoja pewność siebie może zostać zachwiana z powodu chłodnego przyjęcia przez kogoś, a wtedy zwątpisz w to, co robisz. To jest takim wynikiem zbyt osobistego odbioru czyjejś krytyki, bo to nie musi być, zwykle nie jest próba zranienia Ciebie, tylko pomocy. Bo krytyka jest też formą pomocy, jeżeli jest konstruktywna i uczciwa, a to właśnie prawdopodobnie taka będzie. Więc warto się zastanowić, czy Twoje ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne. Być może po prostu warto jest coś poprawić, coś zmienić, coś przystosować, uaktualnić, bo to może przyczynić się właśnie do osiągnięcia sukcesu. Bardzo prawdopodobne są nieporozumienia. Musisz uważać, co mówisz, co piszesz i szczególnie dopilnować, żeby druga strona zrozumiała dokładnie to, co masz na myśli. Między 5 a 10 maja to jest taki czas, który warto wykorzystać na wyrażenie siebie w sposób kreatywny i ekstrawagancki, bo w ten sposób podniesiesz kogoś na duchu albo zainspirujesz do czegoś. Też możecie sami liczyć na to, że Wasze cele zostaną wsparte przez pomoc czyjąś i w jakiś sposób mały kroczek do przodu w swoich sprawach poczynicie. To jest taki ogólnie energetyczny, pozytywny dzień. Od 12 do 15 maja
Idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi, zadbacie o ich dobry humor, emanując charyzmą i urokiem. Możliwy też sposób na podniesienie stanu swoich finansów. Między 15 a 27 maja szczególnie kobiety poczują pełną zgodność swoich osobistych celów z ideałami, jakie wyznają. To taki będzie okres samorealizacji na którymś polu, takiego poczucia dobrze wykonanej roboty. Aczkolwiek w tym czasie mamy też między 21 a 26 maja taki okres też bardzo energetyczny, kiedy można bardzo dużo zrobić, jeżeli człowiek pracuje sam. Natomiast bardzo dużo zepsuć, jeżeli usiłuje współpracować z innymi, bo ta współpraca się za bardzo teraz nie będzie układała. Na każdym polu generalnie, tam gdzie trzeba coś zrobić, trzeba próbować robić to samemu, bo wtedy będzie dobrze, a wszelkie próby porozumienia będą raczej paliły na panewce ze względu na Wasze takie usposobienie dość nerwowe. Można naprawdę dużo też zepsuć jakąś poważną awanturą, konfliktem, no zupełnie niepotrzebnym. To jest kilka dni, można spróbować naprawdę omijać źródła zapalne. Między 27 a 28 maja znowu będziecie promieniować entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy będą do Was lgnąć i czerpać nadzieję oraz inspirację z Waszych wypowiedzi. W związku z tym jest to doskonały moment na dotarcie do szerszej publiczności. Jeżeli ktoś by chciał, nie wiem, pisząc, mówiąc, tak jak ja, albo znacznie lepiej, jeżeli ktoś chce taką działalność rozpocząć, bądź już nawet próbował i coś tam nie poszło, to jest to dobry moment na rozwinięcie tego typu przedsięwzięcia. Możecie liczyć na pomoc współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie staniecie się coraz bardziej ruchliwi. Możliwe są krótkie podróże o charakterze towarzyskim bądź biznesowym. Łatwiej przyjdzie teraz nauka, w związku z czym, jeśli ktoś ma do zdania jakiś trudny egzamin, do napisania ważną pracę i może to zaplanować, to warto na te dni. I to wszystko, jeśli chodzi o krótkoterminową prognozę dla Was. Jest jeszcze jeden tranzyt, taki omówiony w horoskopie rocznym. On też działa dla Was wszystkich przez cały miesiąc właśnie teraz, dlatego zwracam Waszą uwagę na to, żeby wrócić do tego horoskopu rocznego i posłuchać na temat trygonu Saturna do Słońca. To jest tranzyt wspierający. Warto jest mieć jego świadomość, żeby maksymalnie go wycisnąć. To już wszystko dla Waszego sektora w znaku Waszym na maj 2024. Zapraszam do wspierania kanału, subskrybowania, ustawiania powiadomień, lajkowania filmów, udostępniania tychże oraz zostawiania komentarzy. Także zachęcam do korzystania z kalendarza cyklu księżycowego na stronie społeczności, do filmów o tym cyklu, które są uzupełnieniem kalendarza, jak też zachęcam do zapoznania się z filmami o stopniach zodiaku, tych, które Was dotyczą oczywiście, czyli ten, w którym macie Słońce, to już na pewno znacie. Dziękuję, do widzenia. Horoskop na maj 2024 dla urodzonych w znaku raka mniej więcej między 11 a 15 lipca, a dokładniej chodzi o tych, których słońce urodzeniowe znajduje się między 20 a 25 stopniem tegoż właśnie znaku raka. Skąd to się bierze, dlaczego taki podział, jak to sprawdzić, gdzie jest Wasze słońce, zachęcam do obejrzenia wstępu do tego filmu. Od 6 do 11 maja Wasza pewność siebie zostanie zachwiana przez jakąś reakcję dość chłodną na to, co robicie, co mówicie i wtedy zwątpicie w to, co robicie. Starajcie się nie odbierać cudzych słów jako krytyki, tylko jako formę pomocy, naprowadzenia, pokazania, co robię źle. Albo niestety zdarza się, że robisz coś źle. Tutaj w wyniku takich uwag można je przemyśleć, zastanowić się, czy Wasze ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne. Być może trzeba coś zmienić, coś dostosować, uaktualnić, bo to przyczyni się do osiągnięcia sukcesu. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia, tak w mowie, jak i piśmie, dlatego trzeba bardzo zwracać uwagę na to, co się mówi i pisze do kogoś i szczególnie dopilnować, specjalnie zadbać o to osobno, że ta osoba, adresat naszego komunikatu, jakimkolwiek sposobem nieprzekazywanego, zrozumiała dokładnie to, co mieliśmy na myśli.
Między 11 a 15 maja wykorzystaj ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny i ekstrawagancki być może, bo w ten sposób kogoś podniesiesz na duchu albo do czegoś zainspirujesz. Z drugiej strony też możecie liczyć na wsparcie w dążeniu do własnych celów, jakąś pomoc, jakieś wsparcie, jakąś przychylność. Generalnie to będzie taki dość energetyczny i pozytywny dzień. I od 16 do 19 maja doskonały czas na spotkania towarzyskie, imprezy i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi i zadbacie o ich dobry humor, tryskając humorem i charyzmą. Wasze finanse mogą w tym czasie nieco się poprawić. Między 27 a 31 maja nadejdzie okres bardzo energetyczny, kiedy można bardzo dużo zrobić, izolując się od innych, bądź bardzo dużo zepsuć, próbując z nimi współpracować. Nie będziecie w nastroju harmonijnym, ugodowym, a wręcz przeciwnie. Wszyscy Was będą denerwować, innych pomysły będą Was drażnić, nie dotrze do Was żadna argumentacja, w związku z czym możliwe są konflikty, awantury i problemy. A jeśli uda Wam się tę energię przekierować na samą pracę, samo zadanie, które będziecie robić samodzielnie, to jest szansa naprawdę dużych osiągnięć. I w tym podobnym czasie, między 28 a 31 maja, szczególnie kobiety poczują pełną zgodność swoich osobistych celów z ideałami, które wyznają. Będzie to taki okres samorealizacji na jakimś polu w poczuciu dobrze wykonanego zadania. I jeszcze w tym samym prawie czasie, między 29 a 31 maja, już tam ostatnie 3 dni miesiąca, to już jest taki bardzo fajny wpływ, kiedy wchodzi entuzjazm, optymizm, też już z tymi ludźmi będzie Wam trochę łatwiej, ale też nadal łatwo, lepiej będzie starać się w samotności działać, bo to będzie przynosiło większe efekty. W każdym razie, no tutaj już od 29 będziecie tacy trochę mniej drażliwi. Ludzie będą chętniej z Wami przebywać, szukać inspiracji, nadziei w tym, co mówicie. To jest w ogóle dobry moment, żeby do ludzi dotrzeć słowem, bądź pisanym, bądź mówionym. Tylko też trzeba uważać, żeby komuś nie podpaść, tak? Żeby nie wypowiadać się w kwestiach kontrowersyjnych, bo w tym czasie nie będziecie tego potrafili zrobić ze względu na ten inny wpływ w taki sposób, żeby nikogo nie zrazić do siebie, a wręcz przeciwnie, dość sporo osób zrazicie, nawet jeżeli nie macie takich intencji. Więc jeżeli ktoś ma jakieś tematy kontrowersyjne, trudne, no to bym nie radziła jednak mimo wszystko, bo to przez nałożenie tych dwóch rzeczy, no można będzie sobie, no chyba, że ktoś chce mieć taki image takiego oportunisty, to może zaryzykować, bo generalnie to jest dobry okres na takie dotarcie do innych ludzi w dużej nawet ilości, ale w tym wypadku no, jest taki trochę też ryzykowny, no, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Będziecie teraz też bardziej ruchliwi, więcej możliwych jest jakichś wyjazdów, wycieczek, ale krótkich, o charakterze towarzyskim bądź biznesowym. Łatwiej teraz przyjdzie też nauka. Dobry czas na zdanie egzaminu bądź napisanie ważnej pracy, ale znowu, jeżeli temat jest jakiś taki trudny, w sensie, że na przykład nie lubię profesora, on mnie też, to bym nie zdawała teraz tego egzaminu jednak. Tak samo z pisaniem pracy. No, wiem, że ten temat no, może wzbudzić kontrowersję, może wzbudzić czyjś opór. Też bym odpuściła w tym czasie. To wszystko, jeżeli chodzi o te krótkoterminowe dla Was wpływy, ale jest całkiem sporo też. Tych długoterminowych jest nawet bardzo sporo. Warto posłuchać, co dla kogo, bo to już nie dotyczy tak naprawdę całych sektorów. Ja tam w tej rocznej prognozie nie jestem w stanie tak szczegółowo tego dzielić, dlatego zostawiam to na tę miesięczną. I tutaj uściślam, dla kogo, kiedy, co działa. No i tak, dla urodzonych mniej więcej między 12 a 15 lipcem, a dokładniej tych, których słońce urodzeniowe jest między 22 a 25 stopniem raka właśnie, działa sekstyl Urana do Słońca przez cały miesiąc. To jest fajny bardzo tranzyt, warto sobie do tej rocznej prognozy zawrócić i sobie o nim posłuchać. Z kolei dla urodzonych między mniej więcej 11 a 13 lipca, czyli tych, których Słońce urodzeniowe znajduje się między 21 a 23 stopniem raka, działa kwadratura Chirona do Słońca. Tutaj nam się 12 i 13 lipiec nakłada, który będzie ważniejszy.
Sekstyl jest, Urana jest taki bardziej energetyczny, na pewno bardziej się go da zauważyć. Natomiast ta kwadratura Chirona, ona jest wewnętrzna i ona jest taka, no wymaga pracy nad sobą, dlatego warto sobie też o niej posłuchać. Tak naprawdę jeden tranzyt drugiemu w tym wypadku nie bardzo przeszkadza. Jeżeli chodzi dalej, znowu urodzeni między 11 a 13 mniej więcej lipca, czyli znowu ci, których słońce urodzeniowe jest między 21 a 23 stopniem raka, mają jeszcze dodatkowo opozycję Ceres do Słońca. To też nie jest wspierający tranzyt, to bardziej do tej kwadratury Chirona jest podobne. Z tym, że jest mniej uciążliwe, warto też właśnie sobie posłuchać, żeby się z tym tranzytem zmierzyć. On nie jest taki, żeby Was jakoś mocno doświadczył. No i później urodzeni znowu między 12 a 15 lipcem mniej więcej, a dokładnie ci, których słońce urodzeniowe jest między 22 a 25 stopniem raka, przez pierwszą połowę miesiąca doświadczą wsparcia ze strony sekstylu Lilith do Słońca. Zachęcam do prognozy długoterminowej dla Was. I ostatni, ale najfajniejszy tranzyt, to jest dla tych, którzy urodzili się mniej więcej 14 i 15 lipca, czyli mają słońce między 24 a 25 znakiem raka, czyli w tym i w tym stopniu, bardziej tak. Jest to sekstyl Jowisza do Słońca. On jest bardzo fajny, nakłada się tutaj z sekstylem Urana do Słońca, co robi, że jest jeszcze fajniejszy. Zapraszam do prognozy długoterminowej. Ogólnie rzecz biorąc, warto sobie to wszystko przyswoić. To już wszystko dla Waszego sektora w znaku Waszym na maj 2024. Zapraszam do wspierania kanału, subskrybowania, ustawiania powiadomień, lajkowania filmów, udostępniania tychże oraz zostawiania komentarzy. Także zachęcam do korzystania z kalendarza cyklu księżycowego na stronie społeczności, do filmów o tym cyklu, które są uzupełnieniem kalendarza, jak też zachęcam do zapoznania się z filmami o stopniach zodiaku, tych, które Was dotyczą oczywiście, czyli ten, w którym macie słońce, to już na pewno znacie. Dziękuję, do widzenia. Horoskop na maj 2024 dla urodzonych w znaku raka, mniej więcej między 16 a 21 lipca, a dokładnie chodzi o tych, których słońce urodzeniowe znajduje się między 25 stopniem a końcem znaku raka. Skąd to się bierze, jak to sprawdzić, gdzie tego szukać, zachęcam do obejrzenia wstępu do tego filmu. Między 12 a 15 maja Wasza pewność siebie zostanie zachwiana z powodu czyjejś uwagi zwróconej na to, co robicie. Poczujecie się dotknięci, zwątpicie w to, co robicie. To chodzi o to, żeby właśnie tak tego nie odbierać, tylko skupić się na sensie wypowiedzi, bo to nie będzie atak na Wasze samopoczucie, tylko chęć pomocy Wam, wskazania, co rzeczywiście być może robicie źle. No nie zawsze taka osoba się nie myli, ale bardzo często właśnie tak jest, bo człowiek sam nie jest obiektywny w stosunku do tego, co robi, szczególnie jeśli robi to od dłuższego czasu i nie ma już do tego żadnego dystansu. Dlatego warto sobie po prostu przemyśleć, czy Wasze ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne. Może trzeba coś zmienić, dostosować, zwykle tak, i to najczęściej jest bardzo pomocne. W tym czasie są w ogóle możliwe nieporozumienia, tak w mowie jak w piśmie. Trzeba dlatego zwracać uwagę, co się przekazuje komuś, a jeszcze większą na to, jak on to zrozumiał. Trzeba się upewnić, że nasze słowa zostały przyjęte dokładnie tak, jak tego chcieliśmy. Między 16 a 20 maja wykorzystajcie ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny, być może ekstrawagancki. W ten sposób kogoś do czegoś zainspirujecie, bądź po prostu podniesiecie na duchu. Sami też macie szansę na posunięcie do przodu swoich spraw dzięki czyjemuś wsparciu, przychylności. Generalnie taki okres pozytywny, taki energetyczny, pozytywny, fajny czas. Od 17 do 31 maja mądrzej potraktujecie swoje sprawy. Poszukacie lepszego, bardziej kreatywnego sposobu autoekspresji, bo odczujecie silną taką potrzebę tak ujścia z emocji, które nagromadziły się już od dłuższego czasu. Nie będzie taki czas wielkich realizacji, tylko bardziej planowania, przemyśleń, przygotowania do niejakiej eksplozji, która nastąpi już całkiem niedługo.
i wspierać to będzie jeszcze dodatkowo między 20 a 23. Taki czas idealny na spotkania towarzyskie, imprezy, nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi i zadbacie o ich dobry humor, emanując charyzmą i urokiem. Możecie też znaleźć jakiś sposób na poprawę stanu Waszych finansów. To wszystko, jeśli chodzi o te takie typowo krótkoterminowe wpływy dla Was, ale jest jeszcze całkiem sporo takich, o których warto wspomnieć z długoterminowej prognozy. No i jeden taki, o której w długoterminowej prognozie też nie mówię, ale dotyczy tylko wąskiej grupy. Więc po kolei. Dla urodzonych mniej więcej między 20 a 21 lipca, czyli zasadniczo te dwa dni, tych, którzy słońce urodzeniowe mają w 29 i 30 stopniu raka, czyli na samym końcu znaku, przez cały miesiąc działa trygon Neptuna do Słońca. Wpływ jest pozytywny, omówiony w horoskopie rocznym. Warto sobie teraz tam zawrócić dla Was, dla tej wąskiej podgrupy Waszego sektora, bo on teraz Was dotyczy. Jeżeli chodzi dalej, to urodzeni 16 lipca, no to też może być dzień w tą, dzień w tamtą. Bardziej ważne jest to, że mają Słońce w 26 stopniu raka. No i dotyczy kwadratura Eris do Słońca i ona nie jest omówiona w horoskopie rocznym, dlatego że dotyczy tak bardzo malutkiej grupy ludzi, w zasadzie horoskop indywidualny Wam tutaj się trafia. To jest taki bardzo długi, długotrwały, wielomiesięczny tranzyt, dlatego że Eris porusza się teraz bardzo wolno. Tak bardziej stanowi trend niż jakieś jedno wydarzenie. To jest takie wrażenie, że przeszkody wyrastają Wam nagle spod ziemi. Czy to w postaci osób, które przeszkadzają, denerwują, są złośliwe i powodują taką chęć rozprawienia się z nimi, czy to w postaci sytuacji, które w jakimś sensie wywracają Wam coś do góry nogami. Do tego nie będzie można tego kontrolować, bo nie da się ustalić przyczyny tych wydarzeń. One zdestabilizują jakiś obszar Waszego życia, tyle że nie na cały czas, bo to trwa nawet kilka lat, no to nikt by nie wytrzymał. Inne tranzyty będą silniejsze, więc one zawsze, jak przyjdzie coś innego, to jakby odsunie to gdzieś w tło. No ale gdzieś tam to się będzie działo. To jest taka sytuacja, że jak się na przykład jedzie samochodem i coś stuka i nie wiadomo co. No i człowieka to denerwuje. No to dzisiaj stuka, jutro nie stuka, tak? To nie jest coś, co spowoduje, że ten samochód nam się rozleci i się zabijemy, tylko po prostu nas denerwuje. I to jest coś takiego, to jest tego typu rzecz, no tylko, że dotyczy jakiejś innej sfery naszego życia. Możliwe są też awantury, takie bez powodu, takie wybuchy, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, tak jakby, no nie wiem, przelała się czara, tak, no i wybuchło, tylko tak w gruncie rzeczy wiele hałasu o nic. Zwykle właśnie takim celem takiego wydarzenia jest oczyszczenie atmosfery, znalezienie przyczyny tego, co stuka, i usunięcie, tak? Ale właśnie dojście do tego szczęśliwego rozwiązania jest takie dość upierdliwe. I dla wszystkich z Was przez cały miesiąc będzie obowiązywał sekstyl Jowisza do Słońca. Wspierający, bardzo fajny. Warto sobie do prognozy rocznej zawrócić, żeby mieć świadomość, że właśnie przez ten miesiąc on dla Was funkcjonuje. I dla urodzonych mniej więcej 16 do 18 lipca, a dokładniej tych, których słońce urodzeniowe jest 26 do 28 włącznie stopni raka, będzie działała w drugiej połowie miesiąca sekstyl Lilith do Słońca. Wspierający, niezbyt może silny, ale też już przy okazji warto sobie zawrócić do prognozy rocznej dla Waszego znaku i sektora i sobie o tym tranzycie też posłuchać. To już wszystko dla Waszego sektora w znaku Waszym na maj 2024. Zapraszam do wspierania kanału, subskrybowania, ustawiania powiadomień, lajkowania filmów, udostępniania tychże oraz zostawiania komentarzy. Także zachęcam do korzystania z kalendarza cyklu księżycowego na stronie społeczności, do filmów o tym cyklu, które są uzupełnieniem kalendarza, jak też zachęcam do zapoznania się z filmami o stopniach zodiaku, tych, które Was dotyczą oczywiście, czyli ten, w którym macie słońce, to już na pewno znacie. Dziękuję, do widzenia.